radnego wsi Zbęży, pana Zbigniewa Zielińskiego. Witam państwa na dzisiejszym spotkaniu. Witam starostę Kościańskiego, pana Andrzeja Jęcza. Witam burmistrza miasta i gminy Krzywiń, pana Jacka Nowaka. Pragnę powitać kandydatów ubiegających się o stanowisko burmistrza miasta i gminy Krzywiń w kadencji 2014-2018. Panią Joannę Ziętkiewicz. Pana Pawła Buksarewicza. Pana Jacka Nowaka. Miała również być pani Dorota Słowińska, ale dzisiaj przysłała nam takie sprostowanie. Szanowni państwo, bardzo przepraszam, że nie mogę wziąć udziału w spotkaniu w moich rodzinnych Zbęchach. Niestety dużo wcześniej miałam zaplanowane spotkanie z mieszkańcami Świńca, których nie mogę zawieść. Część z państwa miała możliwość zapoznania się z moim programem wyborczym 5 października podczas mojego pierwszego spotkania z wyborcami. Bardzo chętnie spotkam się z państwem w innym terminie. Sobie dostał jeszcze od pani Doroty Słowińskiej SMS-a, w którym mówi, że może jednak zdąży przyjechać. Witam również kandydatów do Rady Powiatu Kościańskiego, jednocześnie mieszkańców wsi Zbęchy, panią Jadwigę Suchorę i pana Grzegorza Kaźmierczaka. Witam przedstawicieli prasy i wszystkich przybyłych mieszkańców. Program spotkania. Sprawozdanie radnego Rady Miejskiej Krzywienia Zbigniewa Zielińskiego z działalności w kadencji 2010-2014 i program wyborczy jako kandydata na radnego Rady Miejskiej Krzywienia kadencji 2014-2018. Sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Krzywiń Jacka Nowaka z działalności w kadencji 2010-2014. Wystąpienie starosty powiatu kościeńskiego pana Andrzeja Jęcza. Programy wyborcze kandydatów ubiegających się o stanowisko burmistrza miasta i gminy Krzywiń w kadencji 2014-2018. Po kolei pani Dorota Słowińska, to będzie alfabetycznie, jeśli dojedzie. Pani Joanna Ziętkiewicz, pan Paweł Buksarewicz i pan Jacek Nowak. W ostatnim punkcie będzie dyskusja. Przystępujemy do punktu pierwszego, czyli sprawozdania radnego Zbigniewa Zielińskiego. W imieniu radnego Zbigniewa będę ja czytał. Drodzy mieszkańcy Zbęch, szanowni goście, mijają kolejne 4 lata, a w sumie to już 16 lat, jak dzięki waszemu zaufaniu i poparciu zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej Krzywienia. W ostatniej kadencji w latach 2010-2014 odbyły się 54 sesje Rady Miejskiej Krzywienia. Od początku kadencji do dnia 28.03.2012 pracowałem w komisji rewizyjnej, która w tym czasie obradowała 13 razy. Od 28.03.2012 do dnia dzisiejszego jestem członkiem komisji gospodarczej, która odbyła 20 posiedzeń. W dniu 28 stycznia 2013 radni powierzają mi funkcję wiceprzewodniczącego rady, którą to funkcję pełnię do dnia dzisiejszego. Przykro mi to mówić, ale była to najtrudniejsza kadencja w tych 16 latach. Przez 12 lat bycia radnym cieszyłem się z tego, że polityka nie zeszła na poziom lokalnego samorządu. Lecz w tej kadencji dało się to odczuć. Brakowało porozumienia i chęci współpracy. Do Rady weszli ludzie po prostu chorzy na władzę, czego konsekwencją było częste publiczne pranie brudów. Po prostu polityka zeszła do gminy Krzywiń. Mimo tych trudności udało mi się załatwić wiele spraw dla Zbęch. W latach 2010-2014 wykonano następujące inwestycje. Budowa drogi od pana Misiaka do pana Grześkowiaka. Budowa drogi nad jeziorem koło pana Misiaka. Dokończenie budowy Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Utwardzenie
pasa drogowego nad jeziorem, przebudowa drogi powiatowej od sklepu do pana Majszaka, remont świetlicy, pobudowanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy, budowa placu zabaw na nieużytku koło pana Kuziaka. Podczas tych 16 lat pełnienia funkcji radnego wioska nasza zmieniła swoje oblicze. Utwardzono wszystkie drogi w całej wiosce, położone zostały chodniki. Pobudowane zostały nowe place zabaw, miejsca dla rekreacji i wypoczynku oraz zrobiono oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Swym wyglądem nie przynosimy ujmy tym, którzy mieszkają, a wręcz przeciwnie, możemy być wszyscy dumni, że tu mieszkamy, tu żyjemy. Mimo tych wszystkich wykonanych prac wiem, że jeszcze jest wiele do zrobienia. W moim odczuciu najważniejsze sprawy, które należy wykonać w Zdęchach i o które będę walczył, jeżeli zostanę wybrany przez mieszkańców radnym, to przebudowa drogi gminnej Zdęchy-Jerka, zagospodarowanie gruntów gminnych nad jeziorem, rozwój turystyki i agroturystyki jako dodatkowe źródło dochodów mieszkańców Zdęch, pomoc przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, pozyskanie środków na budowę siłowni zewnętrznej, utwardzenie pobocza przy placu zabaw koło pana Kudziaka wraz z budową wiaty autobusowej, pozyskiwanie środków na meliorację. Jest to mój program oraz prace, które chciałbym, aby były zrobione w Zdęchach. Ale oczywiście wszystko będzie zależało od mieszkańców Zdęch. To decydujące, co dla was jest najważniejsze, a ja postaram się doprowadzić do wykonania tych prac. Wiem, że być radnym to nie tylko myśleć o swojej wiosce, o swoim okręgu wyborczym, ale również pracować dla dobra gminy. Wierzę w to, że w przyszłej kadencji uda nam się w końcu przystąpić do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, co będzie zadaniem priorytetowym. W jakiej formie to zrobimy, to już zadanie naszego burmistrza i nowej rady. W nadchodzących wyborach postanowiłem nie startować z komitetu żadnego kandydata na burmistrza. Uważam, że nieważne jest to, czym kandydat startuje, czy kandydat startuje z PSL-u, czy z PO, czy popiera go PiS, dla mnie najważniejsza jest współpraca wszystkich radnych i burmistrza dla dobra całej gminy bez względu na orientację polityczną. Dlatego startuję z listy porozumienia Ziemia Kościańska, bo jak wskazuje sama nazwa, dla mnie najważniejsze jest porozumienie i chęć współpracy. Nawet w tej mijającej kadencji nikt nie może mi zarzucić, że nie chciałem współpracy i pojednania. W decyzji tej utwierdził mnie również wynik plebiscytu na radnego na medal, w którym w gminie Krzywin jako radny Porozumienia Ziemia Kościańska zająłem zaszczytne pierwsze miejsce, co było dowodem na to, że to, co robię i w jaki sposób to robię, zyskało uznanie w oczach mieszkańców gminy Krzywin. Na zakończenie chciałbym podziękować mieszkańcom Zbęb za zaufanie, zrozumienie i współpracę. Jednocześnie proszę was, idźcie do wyborów, oddajcie swój głos dla kandydatów, którzy będą dbali o nas, o naszą wioskę i nasze gminy. Oddajcie swój głos dla kandydatów, którzy nie będą myśleć o własnych zyskach, a o tych, którzy ich wybrali i którym powinni służyć. Obiecuję wam, że jeżeli zostanę ponownie wybranym na radnego, dołożę wszystkich starań, aby nam wszystkim żyło się lepiej i godniej, aby nasza wioska stała się na wskroś wioską europejską. Z podziękowaniem Rady Miejskiej Krzywinia, Zbigniew Zieliński. Teraz proszę o sprawozdanie. Dziękujemy panu burmistrzowi za obszerne sprawozdanie. I teraz prosimy pana starostę Andrzeja Jęcza o wystąpienie. Proszę bardzo. To ile nie ust?
Szanowni Państwo, ponieważ powiat kościański, jak chodzi o powierzchnię, jest tak mniej więcej 5 razy większy od gminy Krzywiń, a jak chodzi o liczbę ludności, to 7,5 razy większy. Pan burmistrz mówił 1,5 godziny, ja będę mówił 9 godzin. No bo ja bym chciał wszystko powiedzieć, co zrobiliśmy, to 9 godzin musiałbym mówić. Ale ponieważ ja uważam, że raczej należy robić, a nie mówić, to ja nie będę mówił dużo. Bo jestem tutaj z wami od wielu lat. Znacie mnie państwo. Oceniacie tak, jak oceniacie. Mam nadzieję, że niektórzy oceniają dobrze. Może są tacy, co oceniają źle, ale to jakby jest już sprawa indywidualnej oceny. Staramy się w powiecie kościańskim być wiernym takiej podstawowej zasadzie, żeby podejmować takie działania, które będą służyły ludziom. I myślę, że tutaj na terenie tej wioski, w której państwo mieszkają, na terenie Zbęk, sporo nam się wspólnie udało zrobić. I celowo używam tego słowa wspólnie. Nie chcę mówić, że to ja zrobiłem, czy powiat zrobił, ale to myśmy wspólnie to zrobili. Bo przecież my możemy robić dzięki waszej pracy, bo dysponujemy pieniędzmi, które też jakby pochodzą z waszej pracy, z waszych podatków, z tego, co łożycie do tego wspólnego, publicznego worka, z którego my możemy te inwestycje finansować. I rzeczywiście zrobiliśmy tutaj w Zmęchach bardzo wiele. Odnowiliśmy tą wieś wspólnymi siłami. O tym mówił pan sołtys, mówił też częściowo pan burmistrz. Wiecie, co zrobiliśmy, więc ja nie będę tego powtarzał. Wiecie, co zrobiliśmy tutaj w najbliższej okolicy, jaki jest stan dróg, jak zmieniło się oblicze ziemi kościańskiej, ile inicjatyw, które są ukierunkowane na to, żeby po prostu ludziom się żyło swobodniej i lepiej, zostało w ostatnim czasie zrealizowanych. Te informacje, które opisują tą naszą działalność we wszystkich obszarach, państwo mają na piśmie w takim biuletynie, które wysłaliśmy, się nazywał Rentownik Samorządowy. Jak ktoś będzie chciał, to sobie szczegółowo przeczyta. Tam wszystkie zestawienia są dotyczące tej naszej działalności, zarówno w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, oświaty, transportu, dróg, bezpieczeństwa publicznego itd., itd. Ta cała nasza działalność tam jest opisana. Dostaliście państwo również pewnie inne pismo, które próbuje nas, czy mnie osobiście, w jakiś sposób dyskredytować. Jak państwo nie dostaliście, to dostaniecie. Ale ja zawsze uważam, że jak ktoś nie ma coś pozytywnego do przekazania, to będzie mówił negatywnie. Ja nie mówię o nikim negatywnie, staram się mówić zawsze pozytywnie i staram się jakby wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, które są formułowane, czy wypowiadane przez te społeczności lokalne. Bardzo dziękuję za te lata naszej współpracy. Współpracujemy ze sobą już bardzo wiele lat, bo jak państwo pewnie wiecie, od początku w samorządzie jestem, od 90 roku, najpierw tutaj jako radny gminny, później byłem przewodniczącym też rady gminy w Krzywiniu, później zostałem wybrany jako radny powiatowy, pełnię funkcję starosty kościańskiego, wcześniej w oświacie byłem jako kurator oświaty, odpowiedzialny za oświatę i dzięki temu też udało się tutaj wspólnymi siłami z władzami gminy, z obecnym tutaj pełniącym wtedy tą funkcję burmistrza, panem Buksalewiczem, zbudować te sale sportowe, obiekty przebudować. To wszystko jakby dla, mam nadzieję, dobra mieszkańców. I chcę za te wszystkie lata serdecznie podziękować Radzie Sołeckiej, panu sołtysowi, pani Jadwidze Suchorze, pani Jadzi, która jest znana wszystkim wam, aktywna. Chcę podziękować tym państwu, którzy mnie wspierali. Tutaj patrzę na Ireneusza Chudziaka, ale również i Michała Suchorę, który tu dzisiaj nie uczestniczy, ale który wspierał nas również i w czasie wyborów, które się odbywały tam w poprzednich latach. Ja zawsze uważałem, że będąc u państwa, po prostu jestem wśród przyjaciół i tak państwo traktuję. Staram się tą swoją funkcję i te swoje funkcje wcześniejsze pełnić z takim podstawowym założeniem, żeby po prostu służyć ludziom. Jest czas wyborów, państwo mają swój ogląd tej sytuacji, jak to należy ocenić, to pozostawiam to zupełnie pod jakby to rozstrzygnięcie osobiste państwa. I tyle.
Jeżeli Państwo chcą jakieś szczegółowe informacje, jestem gotów odpowiedzieć, ale te wszystkie dane dotyczące inwestycji, które prowadziliśmy, a przeprowadziliśmy ich w sumie przez te ostatnie 4 lata kilkaset. Dotacji, których udzieliliśmy, to takich dotacji, to udzieliliśmy kilka tysięcy. Gdybym ja tu miał takie zestawienie robić, to naprawdę musiałbym co najmniej te 9 godzin mówić i po prostu nie będę tego czynił. Jeżeli ktoś z Państwa jest tym zainteresowany jakoś bardziej szczegółowo, to jestem gotowy odpowiedzieć. W tych materiałach, które Państwu przekazujemy, jest to wszystko opisane. Jeszcze raz dziękuję Państwu za tą miłą współpracę i za to, że wspólnymi siłami zdołaliśmy rzeczywiście sprawić, że mam nadzieję, Państwu się żyje lepiej, że wieś wypiękniała, bo rzeczywiście jest to piękna, wspaniała wieś, że zmieniła to swoje oblicze. I na zakończenie życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia, żeby się jak najlepiej wszystkim Państwu darzyło, żebyście Państwo byli zdrowi, jak najmniej problemów, jak najwięcej, żebyście Państwo mieli radości z dnia codziennego i tych smutków, trosk jak najmniej. Wszystkiego dobrego dla Państwa i dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu staroście za wystąpienie i przystępujemy do dalszego punktu programu. W następnym punkcie programu przedstawiają programy wyborcze kandydaci na stanowisko burmistrza miasta i gminy Krzywiej w kadencji 2014-2018. Przyjęliśmy zasadę, że panie pierwsze występują, przedstawiają. I oczywiście panie alfabetycznie. Pani Słowińska była pierwsza, nie ma pani Słowińskiej. Teraz przychodzi kolejna pani Żintkiewicz. Panie starosto, panie burmistrzu, szanowni państwo. Nasz program wyborczy, który przygotowałam wspólnie z naszym komitetem wyborczym oraz z kandydatami do Rady Miejskiej Krzywienia. Jest programem, powiedziałabym, który nie zawiera żadnych haseł populistycznych, nie zawiera też żadnych obietnic wyborczych, które później trudno byłoby realizować ze względu na ograniczenia w budżecie, czy też ze względu na brak pozyskiwania środków zewnętrznych w dostatecznej ilości. Program nasz jest programem, który zawiera krótkie hasła pokazujące kierunki, w których chcę podążać, w których chcę pracować, aby nasza gmina rozwijała się dalej, stawała się coraz piękniejsza, stawała się gminą nowoczesną, bogatą, otwartą dla naszych mieszkańców, dla przyjezdnych, aby stała się gminą uczciwie zarządzaną, dbającą o nasze polskie tradycje. Przedstawię teraz Państwu krótko, w jakim kierunku chcę podążać, z czym chcę się zmierzyć, żeby to zrealizować. Głównym takim, przede wszystkim zaczniemy od tego, że dołożę wszelkich starań, aby zwiększyć wysiłki na rzecz osiągania spójności władzy samorządowej ze społeczeństwem. Będę się starała dołożyć wszelkich starań, aby urząd nasz uczynić kompetentnym i wykwalifikowanym partnerem, aby urząd nasz stał się doradcą społecznym dla naszych mieszkańców, żeby nam nie przeszkadzał przy wszelkich inicjatywach, czy to przedsiębiorcom, czy też innym mieszkańcom, a wręcz pomagał. Chcę dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym dotacji unijnych, pozyskać też inwestorów strategicznych lub też innych, którzy być może przyczynią się, aby otworzyć czy zdobyć kolejne miejsca pracy, bo to jest dla nas bardzo ważne. Każde miejsce pracy w naszej gminie jest bardzo ważne. Chcę również rozwiązać problem oczyszczania ścieków i kanalizacji w mieście Krzywiniu. Tu mam myślę o innych rozwiązaniach niż o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uważam, że gminy na takie rozwiązanie nie stać. Chciałabym tutaj przeanalizować koszty i zacząć przede wszystkim analizę w kierunku takim, żeby jak najwięcej tam, gdzie się da w mieście Krzywiniu zbudować tych przydomowych oczyszczalni.
a tam, gdzie się nie da, być może będzie korzystniejszym rozwiązaniem, żeby zbudować takie oczyszczalnie roślinne, jak działa oczyszczalnia w Lublinie. One są ekologiczne, tanie w utrzymaniu. Być może na takie rozwiązanie nas stać i zaspokoi to potrzeby, bo niestety miasto, gmina na pewno, tu jesteśmy chyba wszyscy wspólnie zgodni, że potrzebuje i tej oczyszczalni, i kanalizacji. Chcę też pracować z wszystkimi spółkami, firmami, które celem, aby udrożnić wszelkie cieki, nasze wszystkie cieki wodne, poprawić naszą świadomość społeczną na rzecz ochrony środowiska, również poprawić wykorzystywanie wszystkich istniejących obiektów na terenie naszej gminy, w tym głównie też świetlic, przywrócić do takiej codzienności, do otwarcia do społecznego użytku, żeby były czynne, żywe, żyły, a nie były pozamykane, zamknięte, a nasza młodzież, czy też dorośli borykali się na przystankach, czy też w innych miejscach. Zależy mi bardzo na wydawaniu niezależnej gazety lokalnej, w takiej, w której być może redaktorem naczelnym byłby redaktor niezależny, bo uważam, że gazeta niezależna, kierowana przez redaktora niezależnego, który będzie wydawał czy opinie nawet i krytyczne, tak, ale uczciwe i sprawiedliwe, to tylko wtedy burmistrz może z takiej gazety korzystać. Tylko taka gazeta będzie pomocna burmistrzowi, bo wtedy będzie na bieżąco można wyeliminować wszystkie nieprawidłowości, czy też cieszyć się z tego, jeśli się będzie działo dobrze. Bardzo mi też zależy na wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, na wspieraniu gospodarstw rolnych, na wspieraniu wszystkich inicjatyw oddolnych naszych mieszkańców, bo od tego się wszystko zaczyna. Również na promocji gminy w kraju i za granicą, poprzez współpracę z naszymi gminami partnerskimi. Tutaj by trzeba szukać, należy szukać innych rozwiązań, niekoniecznie tylko na wymianie kulturalnej. Trzeba by dążyć, podążyć tutaj, znaleźć inny kierunek, żeby tak, żeby oprócz tej wymiany kulturalnej znaleźć jeszcze inne korzyści. Do tych wszystkich zadań chciałabym też zaangażować naszą młodzież, tak aby miała realny wpływ na też na swoją przyszłość. Poza tym no, wiadomo też, że zadaniem gminy jest również dbanie o bezpieczeństwo nasze, czyli tutaj te wszystkie inne zadania, które wynikają z zadań działania gminy, wspierać straż, no i te wszystkie zadania, które nam na co dzień powinna gmina spełniać. To tak pokrótce by wyglądał nasz program. Dziękujemy pani Joannie Ziemkiewicz. Teraz poproszę następnego kandydata na stanowisko burmistrza, pana Pawła Buksalewicza. Drodzy mieszkańcy Zbęch, ja się tu czuję u was jak u siebie w domu, praktycznie wszystkich was tutaj znam z różnych okoliczności. I muszę powiedzieć tak, bez wielkiej jakiejś kurtuazji, że jesteście na pewno wioską, która pod wieloma względami przoduje w tej gminie, ale to jest zasługą po pierwsze was wszystkich, dlatego że potraficie jak rzadko w której miejscowości wszyscy współpracować. I koło gospodyń, i OSP, i Rada Sołecka. A poza tym macie lidera od szeregu lat, takiego, które inne wioski mogą wam pozazdrościć. Dlatego między innymi mój komitet wyborczy nie wystawił w tym okręgu kandydata. Ale przejdziemy do meritum. Nasz program wyborczy zawiera 10 punktów. Jest to taki swoisty, można powiedzieć, dekalog. Jak w każdym dekalogu państwo znają, na pierwszych tablicy to były 3 pierwsze przykazania, na drugich było ich 7. I zacznę od tych pierwszych kwestii. W pierwszym punkcie mamy otwarcie komunikacyjne gminy poprzez budowę dróg wyjazdowych. Mościszki do lewo, Żelazną Stankową, Wałkowo-Dolską. Oczywiście ze współpracą z powiatem, czy z innymi gminami. Większość osób pracujących, no niestety pracuje poza naszą gminą. Dojeżdża do różnych innych miejscowości i te drogi, które przeze mnie wymienione, są bardzo ważne. Skrócą bardzo wielu mieszkańcom dojazd do pracy. Z drugiej strony umożliwią dojazd turystom
do naszej gminy. No, trochę tu była mowa dzisiaj o pozyskiwaniu tych środków europejskich i tak dalej. Myślę, że musimy też sami patrzeć, z czego mają żyć nasi mieszkańcy i z czego, jak gdyby, gmina w jakiś sposób ma podnieść swoje własne dochody. Kwestia budowy wiatraków, tych elektrycznych, została zablokowana. W zasadzie tuż możemy sobie ją włożyć do historii. Prawdopodobnie, mimo że jeszcze jakieś sprawy w sądach trwają. I z mojej jakiejś takiej wiedzy, analizy, oglądu tego, co dzieje się w Polsce, nie tylko, wynika, że taką szansą na poprawę i tutaj kondycji, jak gdyby, finansowej konkretnych mieszkańców i gminy jest wykorzystanie potencjału rekreacyjnego naszej gminy. Jest tak, że w wielu gminach, gdzie się buduje sztuczne zalewy, w Rydzynie, Pakosławiu, Jutrosinie, nawet w gminie Kościan chce się budować. My takie akwery mamy, nie musimy ich budować. Tylko musimy wykorzystać wszystko, co można wokół tego zrobić. W mojej ocenie i u was tutaj w Zbęchach można opracować plany w Żelaźnie, Mościszkach, Łagowie. Z powodzeniem można jeszcze wyznaczyć i sprzedać z 500 działek rekreacyjnych w tej miejscowości. Po pierwsze, mieszkańcy, którzy mają te atrakcyjne grunty, na tym zarobią kapitał, zainwestują w różne swoje przedsięwzięcia. Dalej to będzie wielki plac budowy. Praca dla naszych rzemieślników, murarzy, stolarzy, cieśli, elektryków i tak dalej. A na końcu, no będzie to też dochód zupełnie inny dla gminy, bo z 5, 6 klasy nie ma podatków, od działek rekreacyjnych to są zupełnie inne stawki, czy od budynków rekreacyjnych tym bardziej. To wreszcie, wiadomo, materiały budowlane to będą kupować tu, to będzie obrót w sklepach, to może być koło zamachowe gminnej gospodarki. Żeby tak się stało, to oczywiście trzeba plaże w tych miejscowościach pobudować, żeby ludzie te działki chcieli kupować. Kwestia trzecia, ochrona środowiska. Tu też w punkcie pierwszym mamy budowę oczyszczalni dla miasta Krzywinia, ale takiej z możliwością przyjmowania ścieków zagnitych, czyli że te osoby, które na dzień dzisiejszy wywożą na to słynne wylewisko, ostatnio opisane przez Fakty Kościańskie, od razu wywożą do takiej oczyszczalni, to jest efekt ekologiczny, tak? Nigdzie nie jest napisane, że ścieki mają być rurą dostarczane do oczyszczalni ścieków. Ważne jest, żeby były oczyszczone. W punkcie drugim, pierwszy etap budowy tej kanalizacji, to znaczy, żeby przeprowadzić przez miasto do osiedla młodych, do obiektów publicznych, no i etapami w oparciu o środki unijne budować. I w punkcie trzecim, dla wszystkich wiosek i niektórych ulic w Krzywiniu program finansowego, fachowego wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. No, kalkulacja zawsze taka jest prosta. Jeśli 27 milionów, które słyszałem na tym spotkaniu konsultacyjnym, podzielimy przez 400 budynków, które są w Krzywiniu, wychodzi na 1,65 tysięcy złotych. Gdy oczyszczalnię przydomową w hurtowej budowie można budować za 5-7 tysięcy złotych. Czyli tam, gdzie jest to możliwe, to budować oczyszczalnię przydomową. Będzie to rozwiązanie tańsze dla gminy i tańsze dla obywatela, który oprócz tam jakichś opłat drobnych za prąd elektryczny do obsługi pompek, no nie ma innych opłat, tak? W punkcie czwartym. Poprawa jakości dostaw wody. No w tym roku mieliśmy apele, żeby tej wody nie używać, krany zakręcać i tak dalej. Wiele wiosek się z tym boryka. Są gotowe projekty od lat. Jest nawet działka to za Zbęchami, gdzie miała powstać przebudowa. Przepompownia wody i to trzeba po prostu zrealizować w perspektywie i działek rekreacyjnych i wielu miejscowości, które się z tym tematem borykają. Następnie kontynuacja starej odbudowy sieci gazowej w gminie. No to nie jest temat nowy, bo już za moich czasów był rozpatrywany. Tutaj jak gdyby no, ważne jest to, żeby byli oferenci, którzy chcą z tego gazu skorzystać. Tak jak z prądem. No, nikt dzisiaj nie wybuduje sieci energetycznej na gołym polu, jeśli nie ma chętnych, tak? I nie ma konkretnego zapotrzebowania. I starania o inwestycje melioracyjne. Są gotowe projekty w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych na przebudowę rowu Lubin A, rowu Bielewo-Żelazno i wreszcie też taki projekt, który by zarazem służył i melioracji, i rozwoju turystyki. Mianowicie, żeby nasze jeziora połączyć kanałami. To
No, jest studium wykonalności zrobione. Nie byłoby to wcale takie drogie, około 2 milionów złotych. Kwestie bezpieczeństwa. No, są takie teorie, żeby w zasadzie dwie straże w gminie starczyły, w Krzywiniu i Wierce. Oczywiście, na normalny czas. Są sytuacje nadzwyczajne, kataklizmy. Chociażby w 2010 roku przeszła nawałnica nad powiatem gostyńskim. Jednej nocy było tam 200 interwencji. Powalone słupy, drzewa, dachy itd. Kto by to zrobił? Są wreszcie no, imprezy nawet masowe. Kto to zabezpieczy, jeśli nie jest strażacy? Ja już nie mówię o sytuacjach nadzwyczajnych, które mogą się zdarzyć. Dzisiaj polska armia z wielkości, że może zmieścić na Stadionie Narodowym w Warszawie, obrony cywilnej praktycznie nie ma. Jedyną formacją, która w razie czego potrafiła, nie wiem, bronić obiektów publicznych, hydroforni, mostów, to jest straż pożarna. Także jesteśmy też za tym, żeby w przyszłym budżecie unijnym będą takie możliwości, żeby zakupić samochody pożarnicze, 2 średnie, 4 lekkie dla tych mniejszych jednostek. I też aby rozbudować remizo, świetlicę, wierce, aby ona spełniała wymagania dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wreszcie w punkcie 6 stworzenie Gminnego Centrum Rekreacji, Turystyki, Sportu i Kultury. No jest to, dlaczego? Do czego? Do obsługi ruchu turystycznego. Nasza gmina jest atrakcyjna dzisiaj. Jest klasztor w Lubinie, są stałe ekspozycje w Kopaszewie, jest wreszcie w Rombiniu piękny kościół odrestaurowany, nekropolia chłopowskich, ale no, turyści się błąkają, nie ma kto jak gdyby tego wszystkiego zorganizować, udostępniać. Wreszcie do opieki nad boiskami, placami zabaw, kąpieliskami, halami sportowymi, tego mamy coraz więcej wszystkiego, to wszystko musi być odpowiednio też zadbane. Do organizacji wreszcie imprez kulturalnych, które dzisiaj najczęściej są organizowane na zasadzie pospolitego ruszenia. No i różnie sami Państwo bywają, wiecie, jak to wszystko nieraz wygląda. Wreszcie do organizacji sportu masowego. Nasz kochany pan Zenon Kurt niestety jest coraz starszy i prawdopodobnie niedługo się wycofa z tej działalności. I kto to będzie robił? Jeśli nie on, wiadomo, Zenek instytucją swojego rodzaju był jedyny chyba na całą okolicę tego typu działacz. Wreszcie do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich. Bo świetlice nasze no, często wiele dni stoją puste. A wystarczy zatrudnić jednego, trzeciego instruktora, który będzie od świetlicy do świetlicy jeździł określone działania, zajęcia dzieciakami, młodzieżą prowadził. Wreszcie do wspierania działalności sołtysów i rad sołeckich. Bo często są imprezy, szczególnie z Bęchy, tu słyną z tego, że jak na swoje możliwości robią gigantyczne imprezy, tak, wianki inne. No, należałoby się to jakieś wsparcie sprzętowe, logistyczne i tak dalej. Wreszcie wspieranie działalności OSP, KGW, Kół Seniora, Koła Diabetyków i innych organizacji. Często te organizacje nie są same w stanie, nie wiem, KRS-ów załatwić, wpisów, TIT-ów wypisać i tak dalej. Myślę, że to wszystko może urząd, czy taka instytucja akurat pomóc. Oświata, powszechny dostęp do przedszkoli. No nie jest tak akurat. Wiem, że pewne dzieci się nie mogły dostać do przedszkola, do Jerki, z uprzejmości wójta, w Turwi chodzą do przedszkoli. No i tu już była mowa o tym. Oczywiście oświata wiele kosztuje, ale musimy mieć też pewność, że te środki są dobrze wydawane, że są tego efekty, czyli no, trzeba zapewnić jakiś wysoki poziom nauczania, wychowania w szkołach prowadzonych przez gminę. Wspieranie rolnictwa, ogrodnictwa małych i średnich firm, takich jest większość. No te fora, o których tu też pan burmistrz wspominał, one też dla mnie działały, forum rolnicze i forum przedsiębiorczości. Myślę, że takie ciała powinny przy burmistrzu działać i w tych kwestiach, te kwestie powinny być omawiane. Wreszcie w punkcie 5 rozwój społeczności wiejskich i miejskich w kierunku większej samodzielności. Takim krokiem poprzednio było stworzenie, w wielu gminach nie ma, fundusz sołecki, że część środków mieszkańcy decydują, co uważają za najbardziej potrzebne, ważne. Tamte środki są przeznaczane, ale wiem, były takie próby, że się no, nawet przymiarek, żeby pozabierać władztwo nad świetlicami wiejskimi, że ktoś tam w wysokości urzędu będzie tym kierował, wypożyczał. I tak dalej. Ostatnio są problemy, że podobno do dochodu
nie mogą te obiekty przynosić. No, te obiekty są często bardzo wielu pokoleń, czynów społecznych, wkładu KGW, OSP i tak dalej. Trzeba umożliwić, żeby tak to mogło być dalej. Ja mam na to gotowe pomysły, między innymi koła gospodyń wiejskich też powinny mieć osobowość prawną. Urząd może w tym jak gdyby pomóc i wtedy odpowiednie części danego obiektu dać w użytkowanie, czy OSP, czy koło KGW. A te organizacje mogą już jakieś określone dochody, prawda, mieć. Wszystkie wioski powinny mieć plan rozwoju, nie wszystkie jeszcze na dzień dzisiejszy mają. No, we wszystkich powinny być godne warunki życia, wszystkie mają prawo do rozwoju i większe, i mniejsze. I 10. punkt, zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości w gminie poprzez realizację odrębnie opracowanych programów wyborczych dla każdej miejscowości. Takie są opracowane i kandydaci na radnych będą je przedstawiać w swoich okręgach. W tym punkcie mam jeszcze zapisane, że miejscowości, które nie będą miały swoich radnych, obejmą bezpośrednio swoją opieką jako burmistrz. To są sytuacje, są malutkie wioski, te Klimisz czy inne, że trudno. Jakieś te szanse, żeby miały swojego radnego, są o wiele mniejsze. I to by było na tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo przepraszam, że tak poza kolejnością, ale pan Paweł Kudzelewicz wspomniał tutaj o panu Zenonie Kurcie. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej Krzywinia i właśnie pan Zenon Kurt poinformował nas, że kończy swoją działalność, także z wielką przykrością, ale niestety no, kończy tą działalność. Ja, ponieważ, drodzy Państwo, robię pierwszy raz, przedstawiam swój program wyborczy, zapomniałam tak w zasadzie jeszcze o kilku punktach, które tutaj pominęłam, jeśli pozwoli mi pan, to chciałabym dodać, ponieważ chcę również popracować nad dalszą poprawą infrastruktury drogowej, nad rozwojem ścieżek rowerowych, również zachować dbałość i zabezpieczyć posiadany majątek gminny, aby nam nie niszczał. Również zapomniałam, proszę Państwa, o oświacie, a to jest bardzo ważna dziedzina w naszym życiu społecznym. Chciałabym tutaj, oczywiście po konsultacjach, które na pewno, jeśli Państwo wyborcy nam pozwolą, zachować na pewno szkołę ponadgimnazjalną, bo tutaj różnie się mówiło, część mieszkańców chce, aby ją zamknąć. No, ja bym była za tym, aby ta szkoła jednak pozostała, ale niestety tutaj trzeba przeprowadzić konsultacje i z mieszkańcami, i z nauczycielami, i z dyrektorami, zarówno ze związkami zawodowymi, ale ja miałabym tutaj po prostu pomysł na zmianę profilu, na adoptowanie tam budynków na potrzeby internatu, pracowni warsztatowych, podpisać umowy z uczelniami i zmienić tam profil po prostu techniczny. Także to tutaj w tym kierunku bym chciała pójść, jeśli taka będzie wola. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Pawłowi Buksalewiczowi za wystąpienie. Dziękuję pani Annie. I teraz poproszę o przedstawienie programu wyborczego panu Jackowi Tomakowi. Program jest zdecydowanie krótszy niż chcemy. Drodzy Państwo, teraz czas na mnie. Jaki nasz program, mój program. Razem możemy więcej i na lata 2014-2018 program za chwilę przedstawię i fakt jest taki, że no sam pojedynkę oczywiście nie jestem w stanie go wykonać i potrzebujemy do tego rzeczywiście no ludzi, chętnych ludzi. Tak? Razem możemy więcej i co między innymi pod tym możemy rozumieć. No wiadomo, że pojedynczy człowiek, który będzie ten plan realizował, no to będzie go robił bardzo krótko, tak? Ale jak już będzie trzech, no to chyba trochę szybciej coś zbudują, tak? I pewnie zbudują szafę zdecydowanie szybciej. Co oferujemy, drodzy Państwo? Między innymi doświadczenie, czteroletnie doświadczenie, czasami mówię doświadczenie w trudzie. W trudzie czterech lat doświadczeń, moich doświadczeń czasami trudnych. Skuteczność, ja myślę, że skuteczność potwierdziliśmy między innymi w kwestii GPZ-u 3, między innymi gazyfikacji.
To również pracowitość, a jesteśmy z pewnością pracowici. Co planujemy zatem zrobić, między innymi w takich dziedzinach jak jakość życia, inwestycje, rozwój infrastruktury, to również nowoczesna i cyfrowa edukacja, to również kultura, sport, turystyka, odnowa wsi i rewitalizacja miasta, bezpieczeństwo i pomoc społeczna. Jakość życia. Oczywiście prawdziwy samorządowiec, a tym bardziej burmistrz, musi znaleźć czas dla każdego mieszkańca. Ja go znajdowałem przez te 4 lata. I mój gabinet był oczywiście otwarty dla każdego i czasami wręcz moi pracownicy, urzędnicy mieli czasami problem, żeby się do mnie dostać, zwłaszcza na początku, tak? Także cieszę się, że w tym czasie mogłem oczywiście w wielu sprawach pomóc, ale oczywiście pragnę to kontynuować, a moje hasło to oczywiście burmistrz dla ludzi. I czy dla ludzi, i czy z ludźmi byłem, między innymi przez te 4 lata, no możecie Państwo również zobaczyć, tak? W różnych momentach oczywiście bywałem na różnych spotkaniach, tych łatwiejszych i tych trudnych również. No tylko tak, panie sołtysie, pan mi mierzy czas oczywiście. Jeszcze się skończył. Nie, jeszcze się nie skończy. Idziemy bardzo szybko. Między innymi Dzień Dawcy Szpiku. I to będziemy chcieli kontynuować. Nie zamierzamy oczywiście tego zmieniać. Drodzy Państwo, zrewitalizujemy i zadbamy o kolejne tereny zielone na terenie gminy. Tak dbaliśmy przez te 4 lata i przez 4 kolejne oczywiście projekty rewitalizacyjne oczywiście będą. Dokończymy budowę placów zabaw, tak aby w każdej miejscowości pojawiło się bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci. Takie place zabaw były robione, powstało ich chyba około 16 z budżetu gminy, z wykorzystaniem funduszu sołeckiego i budżetu gminy również. Co jeszcze? Zapytamy naszych seniorów, jak możemy im pomóc i w tym celu sformalizujemy Radę Seniorów przy Urzędzie Miasta i Gminy Krzywin i będziemy oczywiście kontynuować Gminny Dzień Seniora, który został wykonany w tej gminie 2 razy. Gwarantujemy również stałą merytoryczną współpracę z sołtysami i radami sołeckimi. To dzięki ich zaangażowaniu wspólnie dobrze wydaliśmy środki z funduszu sołeckiego w poprzednich latach. I takie spotkania między innymi też miały miejsce. Zwiększymy również środki na inicjatywę lokalną, działania oddolne wychodzące od mieszkańców i wykorzystamy dotychczasowe doświadczenia. I takie między innymi inicjatywy były wspierane, no i oczywiście zielone światło dla nich jest. Co jeszcze? Powołamy program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to na dzisiaj wymóg, który stawia przed nami również Regionalna Izba Obrachunkowa i to jest zwyczajnie konieczne. Będziemy pomagali stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym w działaniu oraz pozyskiwaniu środków finansowych. Razem stworzymy optymalny program współdziałania. Z rolnikami opracujemy plan dofinansowań zadań z zakresu bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych na terenie gminy i to będzie oczywiście kontynuacja forum rolniczego. Takie fora się odbywały i oczywiście odbywać się będą. Doprowadzenie do gazyfikacji Krzywnia Jerki to jest w toku, ale tylko trzeba w tej chwili tą inwestycję pilnować. Tu między innymi są dokumenty, które przyszły, także to nie jest nic niemożliwego, ani żaden oczywiście blef wyborczy.
To również nowe miejsca rekreacji, w tym budowa siłowni zewnętrznych, przywiąza się do sportowym wierce na terenie rekreacji i wypoczynku oraz bieżniczy sali wiejskiej. To się znajduje między innymi w programie, ale pewnie i wiele jeszcze inicjatywy będzie w ramach Funduszu Sołeckiego, czy być może programów unijnych. Takie siłownie między innymi pewnie będzie można budować. To również postaramy się stworzyć ścieżkę zdrowia wokół Krzywińskiego Jeziora, korzystając ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy. Jezioro, jak widać, w Krzywiniu nie jest być może zbyt duże, ale pewnie ścieżkę da się wokół niego zrobić, a to też jest wniosek między innymi grupy mieszkańców z Krzywinia. Bezpiecznie przygotowany budżet gminy pozwoli na zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości gminy. Podobnie jak do tej pory będę zabiegał o rozwój każdej małej ojczyzny. Niekoniecznie oczywiście zadłużając gminę. Ale trzeba sobie powiedzieć jedno. Jeżeli oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Krzywiniu będzie wykonywana w partnerstwie publiczno-prywatnym, wówczas będą środki finansowe na realizację również wszystkich tych zadań. Jeżeli inna forma będzie i będzie również nas dotyczyła, no będzie to znacznie utrudnione. Niskie podatki. Naszym celem jest działać, a nie szkodzić oczywiście. I przez ostatnie lata kryzysu gospodarczego nie podnosiliśmy podatków dla przedsiębiorców i środków transportowych, chroniąc tym samym lokalny rynek pracy. W sprawach podatku rolnego zawsze prowadziliśmy konsultacje z rolnikami, a wszystkie stawki podatkowe na rok 2015 pozostają w tej chwili bez zmian. Będziemy konsekwentnie realizować zapisy nowo opracowanej i uchwalonej strategii rozwoju gminy Krzywin na lata 2014-2020. Taka strategia została uchwalona i nasz program się oczywiście w tą strategię wpisuje. W celu aktywizacji zawodowo młodych ludzi i wsparcia rozwoju początkujących firm powołamy do życia Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców i projekt ruszy pod koniec 2014 roku. A to między innymi logo, które będzie miało to stowarzyszenie. Po przejęciu budynku w posterunku policji w Krzywiniu spróbujemy pozyskać fundusze zewnętrzne na stworzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. Pomieszczenia z niskim czynszem dla młodych, początkujących biznesów, aby start w świat biznesu był łatwiejszy. A jak Państwo wiecie, to gmina Krzywin ma przejąć posterunek. Inwestycje i rozwój infrastruktury. To przede wszystkim budowa głównego punktu zasilania w energię elektryczną przy drodze w kierunku Świńca. I ona stała się oczywiście faktem w ostatniej mijającej kadencji. I obecnie inwestor uzyskuje stosowne pozwolenia związane z budową GPZ-u i modernizacją linii średniego napięcia. Drodzy Państwo, priorytet to oczywiście budowa oczyszczalni i kanalizacji ścieków dla miasta Krzywin oraz znalezienie odpowiedniego modelu finansowania tego zadania. I to postępowanie jest również w toku. Ale zapowiadam Państwu, ale zapowiadam również wszystkim, tak, że niezależnie od modelu sfinansowania inwestycji, czy w partnerstwie publiczno-prywatnym, czy ze środków unijnych i budżetu gminy, stawka za metr sześcienny ścieku dla mieszkańca gminy Krzywin będzie ustalana w wysokości proponowanej przez Zakład Usług Wodnych w Wesowie. Obecnie jest to 6,51 zł brutto. I przy tej okazji, jeżeli w partnerstwie publiczno-prywatnym wykonamy tę inwestycję, Jerkę uwolnimy od uciążliwych zapachów z oczyszczalni ścieków po wybudowaniu oczyszczalni w Krzywiniu. Uczciwie powiem, że rozwiązanie takie jak jest między innymi w Lubiniu w formie oczyszczalni nie do końca wchodzi w grę. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska negatywnie patrzy na tego typu oczyszczalnie. Mamy w tej chwili problem z rozliczeniem między innymi kredytu, ponieważ no, słabo czyści te oczyszczalnia. To są między innymi slajdy ze spotkania, gdzie między innymi stawka 6 zł również się pojawiła. Debaty społeczne się odbyły o partnerstwie publiczno-prywatnym i różne również inne
informacje na ten temat. A to jest między innymi gala wręczenia nagród. Budowa wodociągu do Tepli Myśli, to jest zadanie, to jest myślę, że jedyna wieś w tej chwili w naszej gminie, która w ogóle nie ma wodociągu. Oczywiście zadania wodociągowe będą też realizowane i ten przypadek, o którym było między innymi też wspominane, no ma być zupełnie w inny sposób zrealizowany, nie przez przepompownię w Zbęchach, ale dokładnie przez wybudowanie dodatkowej nitki z Rąbinia do sieci, która biegnie z Rogaczewa Małego przez Łuszkowo w kierunku tutaj na Zbęch. Doprowadzenie do finału budowy gazociągu, to mówiliśmy, i kontynuacja rozpoczętego procesu modernizacji Centrum Krzywinia. Mamy gotowe projekty na wymianę kolejnych nawierzchni chodnikowych. Inwestycje, rozwój infrastruktury, tyle w tej chwili między innymi drugich chodników jest do wykonania, ale zdecydowana część, między innymi drogi w Bielewie, w Bierzyniu, w Cichowie, w Krzywinie Osiedle Młodych, ulica Ogrodowa, Jerka, osiedle Witosa, Polna, Brzozowiec, tu między innymi Jurkowo, droga do Pałacu, Kopaszewo, Karpaty, Czerwona Wieś, Kruszkowo, Jurkowo, Lubin, ulica Zielona, Lubin, Brzeziny, droga w Łuszkowie, Mościszki, Dalewo, w partnerstwie z gminą Śrem w tej chwili są wykonane projekty, to również Mościszki, inne drogi, ale oczywiście to zależy od tego, w jaki sposób będzie realizowana budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla Krzywinia. To są drogi wykonane i modernizacja, ale oprócz tego mamy oczywiście te projekty, o których mówię, tak? Już jest gro projektów między innymi wykonanych, czeka tylko i wyłącznie na swoją realizację. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Jelka Wielochowa oraz Krzywiń Strefa Gospodarcza w kierunku Lubinia i gotowe projekty wykonane w minionej kadencji. Wielochowo-Krzywiń, Krzywiń-Czerwona Wieś, Krzywiń-Lubin czy Kopaszewo-Jorka. Te projekty wykonamy, a myślę, że jeżeli będą środki między innymi finansowe, zewnętrzne do pozyskania na ten cel, no to jest zwyczajnie wykonane. I to jest między innymi projekt ścieżki na Lubin koło Liry. Kontynuacja dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. To również deklarujemy wsparcie finansowe powiatu kościańskiego przy realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych, a w szczególności modernizacji drogi Lubin, Bierzyń, Mościszki w przypadku otrzymania dofinansowania od wojewody wielkopolskiego. Kontynuacji również budowy chodnika w Zbińcu, modernizacji drogi budowy chodnika w Zbęchach w Polu, kontynuacji budowy chodnika w Wierzchowie, budowy drogi żelazno-stankowo, budowy chodników, remontów dróg w Świńcu, modernizacji dróg w Krzywiniu, ulica Powstańca Lewandowskiego, remontu drogi Krzywiń-Lubin. Uchwalimy na początku kadencji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzywiń, obecnie wystawione do konsultacji społecznych. W trakcie przygotowania są nowe plany zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego i turystyki, między innymi w Zbękach. Proszę o dodatkowy czas, bo plan jest długi. Dziękujemy, panie Jacku. Nie mogę łamać reguły. Reguły były. Nie, proszę bardzo, nie było takich zasad, tak? Było, były zgłoszone zasady na samym początku. Drodzy Państwo. Każdy z kandydatów się zgodził na to. Panie Burmistrzu, pan mówi, że pan szanuje ludzi, ale ludzie nie chcą słuchać już tego. Panie Jacku, proszę uszanować zasady. 15 minut każdy kandydat. A to nie moja wina, że niektórzy mają. Ale wszyscy się zgodzili na to. Burmistrz się tak zgodził, przepraszam bardzo. No to proszę mnie uszanować jako burmistrza tej gminy. Nie, tak? Nie masz. Kandydat chyba 15 minut. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To niepotrzebne chyba to spotkanie w takim razie. Dziękuję. Jest potrzebne spotkanie. To burmistrz uważa. Różne zasady było. 15 minut każdy niestety. Żeby było porówno.